Hej, entuzjaści kosmosu! Zapnijcie pasy, bo wybieramy się na kolejną kosmiczną przejażdżkę, tym razem dotyczącą podróży pozaziemskich. Na początek musimy sobie wyjaśnić pewną rzecz. Statki kosmiczne nie są jak zwyczajne samochody, którym kończy się paliwo na autostradzie. Tam, w kosmicznej otchłani, sprawy mają się nieco inaczej. Oczywiście znajdziemy tam gaz, pył, światło, pola magnetyczne czy dryfujące w przestrzeni maleńkie cząsteczki. Z tym, że są one tak rozproszone, że jakikolwiek berek ze statkami kosmicznymi nie może się wydarzyć. Kosmiczny pył jest jak zgromadzenie introwertycznych króliczków, które są zbyt nieśmiałe, by wchodzić w interakcje z czymkolwiek, co przemyka w pobliżu. Nie trzeba się więc obawiać, że spowodują jakieś szkody dla międzygwiezdnych pojazdów. Zgadza się, przestrzeń kosmiczna to raj bez tarcia. W przeciwieństwie do łodzi pływających po wodzie, które bez ciągłego udziału siły pchania nie mogłyby się poruszać, statki kosmiczne przemierzają dystans niejako samoistnie. Po wyłączeniu silników siła pędu przejmuje kontrolę i kieruje je do przodu w stałym tempie. To taka kosmiczna kolejka górska bez hamulców. Ekscytujące, co nie? Dlaczego jednak tak oszczędnie gospodaruje się paliwem? Cóż, na pewno wiecie, że wyniesienie statków w kosmos to nie żarty. Po pierwsze, jest to bardzo kosztowne, a po drugie, niezwykle wymagające. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby zminimalizować ilość przewożonego paliwa. W większości przypadków spece od eksploracji kosmosu stosują całkiem sprytną strategię. Na początku odpalają silniki, co wygląda niczym pokaz fajerwerków, i wyrywają się ze szponów Ziemi, wkrótce osiągając pożądaną prędkość. Po dojściu do tego momentu wyłączają silniki i pozwalają działać sile bezwładności. Przypomina to zjazd z górki na rowerze, kiedy grawitacja wykorzystuje całą pracę za nas. Silnikom przywraca się działanie dopiero pod koniec podróży, gdy nasi śmiali odkrywcy zbliżają się do celu. A zatem jeśli statek kosmiczny pozostałby bez paliwa, wcale nie przestałby się poruszać w przestrzeni kosmicznej. Zmierzałby dalej w tym samym kierunku. To znaczy, dopóki nie wpadłby na coś, co zmieniłoby tor jego lotu, ale jak już mówiliśmy, w kosmosie nie ma zbyt wielu obiektów, które sobie dryfują i mogłyby stanąć nam na drodze. Porozmawiajmy teraz o tych wszystkich efektownych filmach science fiction, które namiętnie podejmują temat silników. Cóż, przykro mi, że muszę was rozczarować, ale zwykle nie są one realistyczne. W prawdziwym świecie astronauci na statkach kosmicznych oszczędzają cenne paliwo i przemierzają bezkres kosmosu bez angażowania silnika, chłonąc w spokoju widoki i dźwięki. Gdy następnym razem obejrzycie film fabularny o wyprawach pozaziemskich i zobaczycie, jak statek zatrzymuje się po zgaszeniu silników, potraktujcie to z przymrużeniem oka. Twórcy czasami pozwalają sobie na jeden lub dwa kreatywne zabiegi, aby urozmaicić fabułę. To tak, jakby wasz ulubiony bohater kina akcji wyskakiwał z płonącego helikoptera bez szwanku. Fajnie się to ogląda, ale z rzeczywistością ma to niewiele wspólnego. W świecie podróży kosmicznych zasady są nieco inne. Tarcia nie ma, siła pędu rządzi, a paliwo jest cennym i zarazem ciężkim towarem. Filmy, książki, telewizja. Dzięki różnym dziełom mamy przynajmniej jakieś pojęcie o tym, jak statki kosmiczne mogą wyglądać w przyszłości. Ale czy są to realistyczne wizje? No właśnie. Wyobraźmy sobie, że samochód osobowy pędzi z zawrotną prędkością 1000 km na godzinę. Co więcej, może przejechać 20 tysięcy kilometrów bez tankowania. Można by rzec, że na drogach bije rekord za rekordem. Lepiej trzymajcie się mocno, bo może od tego wszystkiego zakręcić się w głowie. A jeśli mówimy o stworzeniu perfekcyjnego statku kosmicznego, jedną rzecz trzeba koniecznie wziąć pod uwagę. Taki pojazd ma być jak najlżejszy. Wszyscy wiemy, że im większa waga, tym większe nakłady finansowe, więc sprawa jest prosta. Im lżejszy, tym lepiej. Ale słuchajcie, nastąpił przełom, który może rozwiązać nasze problemy z ciężarem. Chodzi o magiczne molekuły zwane nanorurkami węglowymi. Są one ponad 100 razy mocniejsze niż stal. To tak, jakby mistrzem wagi ciężkiej został zawodnik z kategorii piórkowej. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że podróże kosmiczne wiążą się z całym mnóstwem wyzwań. Jedną z największych przeszkód jest nieznośne promieniowanie. Na naszej starej, dobrej Ziemi mamy niezawodną atmosferę, która chroni nas jak tarcza superbohatera. Ale w kosmosie? Astronauci potrzebują potężnego zabezpieczenia przed promieniowaniem.
Można by dojść do wniosku, hej, ubierzmy statek kosmiczny w metalową zbroję. Cóż, metale to w tym przypadku najgorszy wybór. Kiedy kosmiczne promienie zderzają się z tym materiałem, powodują wybuch atomu, który rodzi zupełnie nową dawkę promieniowania. Ten sam metal, który ma nas chronić, w efekcie robi coś dokładnie odwrotnego. Dlatego musimy znaleźć inny sposób na zablokowanie promieni. I tutaj na ratunek przychodzą nasze niezawodne nanorurki węglowe. Wyobraźmy je sobie jako cieniutko utkane ogrodzenie, które jest tak małe, że potrzeba mikroskopu, by je dostrzec. Lżejsze materiały to w tym przypadku prawdziwy as z rękawa. Gdy promienie próbują przedostać się przez nanorurkową osłonę, zostają zatrzymane. I kolejna sprawa, chcielibyśmy, żeby statki kosmiczne były samonaprawiające się, prawda? To wcale nie jest tak niemożliwe, jak się wydaje. Nasz genialny ludzki organizm posiada coś w rodzaju czujników, które ostrzegają, gdy ma wydarzyć się coś złego. Pomyślcie o tym, jak o osobistym systemie powiadamiania obronnego. Wyobraźmy sobie teraz, że coś na kształt tych czujników zostaje wmontowane w kosmiczny pojazd. Każdy czujnik będzie wysyłał wiadomości do komputerowego centrum dowodzenia statku. Jeśli okaże się, że coś wymaga naprawy, komputer delikatnie szturchnie statek i powie: hej kolego, czas wyciągnąć skrzynkę z narzędziami. Ale po co to całe zamieszanie z wysyłaniem statków kosmicznych poza naszą planetę? Dokąd w ogóle zmierzamy? NASA przygotowuje niesamowite plany wysłania ludzi na asteroidy, a nawet na czerwoną planetę. Zacznijmy od Marsa, który jest naukowym placem zabaw i doskonałym miejscem do eksploracji. Można by go nazwać odlotowym kuzynem Ziemi, z podobną historią i ewolucją. Badając tę planetę, możemy odkryć tajemnice dotyczące naszego własnego domu i tego, co nas czeka. A czy wiecie, że na Marsie być może panowały kiedyś odpowiednie warunki do życia? Dopiero zrobi się ciekawie, jak znajdziemy dowody na istnienie tam stworzeń. Od dziesięcioleci dysponujemy już robotami badającymi Marsa, ale nasza misja, której zwieńczeniem ma być wysłanie tam ludzi, zaczyna się nieco bliżej domu, na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znajdującej się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Wybitni astronauci pomagają dopracować technologie i systemy komunikacji, których będziemy potrzebować podczas przyszłych misji kosmicznych, w tym na Marsa. Uczą nas też wiele o tym, jak ludzkie ciało reaguje na środowisko przestrzeni kosmicznej i jak dbać o własne zdrowie w tych warunkach. Od lat tyle się mówi o podróży na Marsa, ale dlaczego w ogóle tak nas tam ciągnie? Po pierwsze, czerwona planeta to najlepsze miejsce w całym Układzie Słonecznym. Jest o wiele bardziej dostępna w porównaniu do innych planet, co czyni ją łatwą zdobyczą kosmicznej eksploracji. Ponadto badanie Marsa może pomóc nam rozwikłać tajemnice samego życia. Niewykluczone, że dokonamy tam epokowych odkryć, które wyjaśnią, jak powstało i ewoluowało życie. I kto wie, w odległej przyszłości Mars może nawet stać się naszym alternatywnym miejscem przetrwania, taką zapasową ziemią. Pokładamy nadzieję w potężnej rakiecie Space Launch System i statku kosmicznym Orion. Te niesamowite maszyny będą siłą napędową podróży kosmicznych, umożliwiając nam transport ładunków i ludzi na czerwoną planetę. Ale nie jesteśmy sami w tej międzyplanetarnej przygodzie. Mamy całą armię sond i łazików badających Marsa, co zapewnia nam stały wgląd w jego sekrety. Grupa inżynierów oraz naukowców niezmiennie i w pocie czoła pracuje nad rozwojem technologii, których astronauci będą potrzebować do życia, pracy oraz bezpiecznego powrotu z Marsa. Już teraz trzymamy kciuki.